Witajcie, kochani. Witajcie, kochani. Z pierwszych i chyba najważniejszych wiadomości to skończyłam studia, także tak jak obiecałam, postaram się być z wami często i regularnie i bez jakichś większych przestojów. Druga rzecz. Dziś zapraszam was na pierwszy test na żywo na moim kanale, a będzie to test nowej maskary Chanel, Le Volume de Chanel. Dostałam taką próbkę, ale to jest tak naprawdę połowa maskary w kolorze czarnym. Ma taką silikonową szczoteczkę. I jak część z was wie, ja nie przepadam za silikonowymi szczoteczkami, bo sklejają mi one rzęsy. Natomiast ta mnie zaskoczyła. No i co? Zapraszam was na test, potem opowiem o niej troszeczkę więcej. To znowu ja. Jak widzicie, na powiekach nie mam jakiegoś ekstra super makijażu, praktycznie nie mam żadnego. Położyłam tylko taki cielisty cień. Głównie dlatego, żeby po prostu było dobrze widać rzęsy, jak już będą pomalowane, żeby nic nie przeszkadzało w zauważeniu efektu. Ja mam rzęsy dość długie. Nie narzekam, jeśli chodzi o ich długość. Takie mi odpowiadają. Jedyny problem z moimi rzęsami jest to te tutaj. W kącikach są bardzo długie, bardzo proste i schodzą w dół. I zazwyczaj męczę się z tym strasznie, podkręcam zalotką i tak dalej. Natomiast dzisiaj tego nie zrobię, po prostu po to, żeby pokazać wam, jak ta maskara się spełni na moich rzęsach bez żadnych dodatkowych pomocy. No to co, zaczynamy. Mały wypadek przy pracy, zamknęłam oko. Tak wygląda jedna warstwa. Powiem wam szczerze, że ja jak używałam tej maskary, nie nakładałam drugiej warstwy, bo jedna mi zdecydowanie odpowiada, pogrubia rzęsy. Troszeczkę je też wydłuża, ale przede wszystkim właśnie tak jak się ta maskara nazywa, czyli że ma nadawać objętości, no to macie teraz porównanie. Dokończę drugie oko. Tak wygląda pomalowana para oczu. Troszeczkę ta maskara skleja, co szczególnie właśnie tutaj widać na tych rzęskach z lewej strony. Natomiast tak jak już mówiłam, właśnie się jeszcze pobrudziłam. Nie idzie mi dzisiaj. Tak jak wam powiedziałam już wcześniej, po prostu efekt dla mnie jest super, jeśli chodzi o uwydatnienie rzęs. Tylko właśnie jedyne, co mi się nie podobało, to że ta szczoteczka skleja, ale ja po prostu mam problem ze silikonowymi szczoteczkami. Tak to się prezentuje. Pokażę wam jeszcze dwie warstwy. Aczkolwiek nie wiem, czy jest to dobry pomysł. W każdym razie nałożyłam drugą warstwę, a tak w zasadzie 3/4 drugiej warstwy tutaj przy prawym oku. I powiem wam, że nie jest to dobry pomysł, gdyż ta maskara się strasznie zaczyna wtedy sklejać i efekt robi się bardzo, bardzo brzydki. Jeśli ktoś taki lubi, proszę bardzo. Ja zdecydowanie wolę jedną warstwę, przy jednej warstwie jestem już zadowolona. I tego się będę trzymać. Ta maskara kosztuje około 20 funtów. I dla mnie jest tego warta. Dlatego, że faktycznie nadaje objętości, rzęsy wyglądają ładnie. Aha, bo jeszcze o czym wam nie powiedziałam. Utrzymuje się bardzo dobrze, nie kruszy się, nie osypuje. Przez ostatnie kilka dni jej używałam.
I malowałam się rano przed wyjściem do pracy, zmywałam makijaż późnym wieczorem i nic, naprawdę nic się z tą maskarą nie działo, także naprawdę dostajemy super wartość za nasze pieniądze. Jedynie co, no to ja nie jestem fanem silikonowych szczoteczek, co zresztą było widać, ja się zawsze nimi pobrudzę, zawsze mi coś nie wyjdzie i sklejają moje rzęsy, szczególnie właśnie przy próbie nałożenia drugiej warstwy. To tyle, jeśli chodzi o mój pierwszy test na żywo. Tradycyjnie pewnie pierwsze śliwki, robaczywki. Następnym razem na pewno będzie lepiej. I co? Zapraszam do kolejnych filmików, zapraszam na bloga. Przypominam Wam również, że jestem na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie, gdzie staram się regularnie też wrzucać różne zdjęcia i inne ciekawostki. To co? Ja uciekam. Nadrabiam zaległości, a Was pozdrawiam bardzo serdecznie. Pa, pa!